Tydzień Sakiewicza bez Sakiewicza. Jacek Sobala, witam Państwa. Tomek w rozjazdach w całej Polsce. Sprawa jest ważna, więc jest usprawiedliwiony. Widziano go na Pomorzu, czy to tak? Prawda? Czy przemieścił się już do Wielkopolski? Ląduje w Wielkopolsce. To mógłby być on. To by się zgadzało. Jego brak osłodzą Państwu Piotr Gociek, Jan Pośpieszalski. Kłaniam się Panom. Dzień dobry. Bardzo bombowy tydzień mamy za sobą. Nie wiem, co Panowie sądzą na temat skuteczności naszej dzielnej policji, która aresztowała, zatrzymała, wypuściła. A minister Sienkiewicz mówi, że no, dopadniemy ich. I tak cały czas. Śmieszne to było trochę. Szczególnie się uśmiałem, jak czytałem na następny dzień po tych wypadkach takie teksty w prasie, gdzie powtarzały się, powtarzane chyba z kolei za agencją jakąś prasową, takie zwroty o tym, że tam serwerów z zagranicy został atak dokonany. Znaczy każdy, kto używa internetu w Polsce, wie doskonale o tym, że każdego dnia, wchodząc na dziesiątki stron internetowych, korzystamy z serwerów, które są w Niemczech, Francji, Ameryce, gdzieś tam jeszcze. Nawet komisja wyborcza ostatnio się okazuje, korzysta z serwerów zagranicznych i nie ma wokół tego. Na tych serwerach są skrzynki mailowe, z których korzystamy i tak dalej, ale puentę bardzo szybko życie dopisało, bo okazało się, że panowie zatrzymani jako rzekomi straszliwi internet-bomberzy zostali szybciutko przez policję wypuszczeni. Podejrzewam, że po prostu okazało się, że przez ich domowe komputery jacyś prawdziwi sprawcy przekierowywali dalej maile z groźbami. To jest podstawowa technika. Hakerzy właśnie tak robią, przejmują kontrolę nad prywatnymi komputerami po to, żeby na przykład jednocześnie z iluś komputerów prywatnych atakować jakieś serwery rządowe. Mogę podejrzanym, oczywiście, nie, ale było to, szczerze mówiąc, zabawne i smutne. Zabawne było z tego prostego powodu, że to napinanie teraz mięśni, jak to Polska się znalazła pod straszliwym atakiem groźnych terrorystów, jest po prostu śmieszne, a smutne było to, że widzieliśmy, jak paręnaście maili jest w stanie postawić kraj na głowie po prostu, i tutaj też się trzeba zastanowić nad tym, jak to wszystko działa. I to jest smutne. Mało tego, szuka się trotylu i materiałów wybuchowych tam, gdzie ich nie ma, a tam, gdzie są, też się nie potrafi ich znaleźć. Albo udaje się, że ich nigdy nie było. A ja miałem przez chwilę taką myśl, czy przypadkiem w związku z tym, że już było wiadomo od mniej więcej weekendu, że w tym tygodniu będzie konferencja prokuratury na temat wyników badań próbek ze Smoleńska. Czy ktoś, obawiając się, że skoro prokuratura już wie, to może pójdzie jakiś przeciek wcześniej do mediów, to może na wszelki wypadek już od samego początku tygodnia zająć te media czymś zupełnie innym? Oczywiście, no, ohydna spiskowa teoria. Również wybuchowo i również eksploatacja. Ale pomyślmy też o innym wątku. Na przykład takie zdanie w pewnym momencie padło, że ta grupa, która wysyła groźby, to jest jakieś anonimo. I że to anonimo, to niby trochę tak jak ci Anonimus, co to protestowali przeciwko ACTA, to przypomnijmy sobie, kto na ulicach Warszawy protestował, czy nie Robert Winnicki? A jednocześnie, no, skoro mamy serię doniesień o potwornych atakach szowinistyczno-nacjonalistycznych, ksenofobiczno-rasistowskich, a to pobito jakąś rodzinę czeczeńską gdzieś tam, a tu swastyki ktoś namalował i się cieszy, a to jeszcze teraz mamy w Chorzowie. Pani profesor Magdalena Środa powiedziała wprost, że Wrocław to jest faszystowskie miasto. Ale no dobrze, no, we Wrocławiu. Cały Wrocław to jest faszystowskie miasto. Czy ona nie jest rewizjonistką w takim razie? Magdalena czy Środa? Ona żąda rewizji granic? Czy uprawia politykę historyczną? Nie wiadomo. Okej, zostawmy, bo nie nadążymy za Magdaleną Środą, naukowcem płci żeńskiej. Natomiast teraz mamy w Chorzowie jeszcze akcję eksces kibiców ruchu Chorzów. Jak się okazało, to co bezsprzecznie policjantka stwierdziła, to tym straszliwym aktem terroru było wykrzykiwanie nazwy klubu. I przypomina mi się rozmowa dziennikarki TVN-u Agaty Kowalskiej podczas Marszu Niepodległości 2 lata temu, kiedy dziennikarz ze studia pytał prowadzący ją, czy słyszy okrzyki nawołujące do nienawiści i przemocy. A ona przerażona, pełna dygotu, krzyczy, mówi: tak, słyszę, krzyczą przeciwko in vitro i krzyczą Bóg, honor i ojczyzna. Tu mieliśmy podobną sytuację. To, co bezsprzecznie stwierdzono, policjantka powiedziała do kamery, że
ta grupa nazistowska wykrzykiwała nazwę jednego z klubów piłkarskich pod sceną, na której grał zespół cygański. Uwielbiam muzykę cygańską, sam jestem Grajkiem, mam przyjaciół cyganów, z którymi grałem, ale wiem, że to są krewcy faceci i że nie dadzą sobie w kaszę dmuchać. W końcu, zostawmy to. Z tych tematów, które mają odwracać uwagę, te bomby, faszyści. A jednocześnie sam fakt, że oni mają pomalowane krzesełka na żółto-niebieskie. No tak, no to to już jest, tak. Jakaś wskazówka. Przejdźmy do spraw rzeczywiście tych, które miały być przykryte różnego rodzaju zakrytkami. No na przykład ta Naczelna Prokuratura Wojskowa i bohater naszej Konferencja Naczelnej Prokuratury Wojskowej, tak, przedstawiciel Wyższej Szkoły Szelong Logiki. Bardzo ciekawa konferencja prasowa, na którą media głównego koryta nie wysłały prawie żadnych dziennikarzy, no bo po co właściwie zadawać jakieś tam pytania prokuratorom. Ci, którzy poszli zadać pytania, dowiedzieli się, że pytania są dobrem reglamentowanym, bo przysługuje kartka na pytania, czyli jedno pytanie na redakcję. No po prostu tak. Tak. Potem się okazało, że jak państwo prokuratorstwo się zmęczyło odpowiadaniem na pytania, może nawet nie odpowiadaniem, tylko siedzeniem na tej sali, to sobie po prostu poszło. Może dlatego, że w piątek to imieniny Ireneusza są akurat, więc może pan Szelong się strasznie śpieszył, żeby się jeszcze przygotować przed tymi imieninami, nie wiem, zakupy zrobić na jakąś sałatkę z makaronem czy coś. Ale czego się dowiedzieliśmy z tej konferencji? Dowiedzieliśmy się, że na przebadanych przez polskich biegłych próbkach pobranych jesienią zeszłego roku w Smoleńsku, które potem były przechowywane w Moskwie przez dłuższy czas, nie znaleziono pół roku analizowane, nie znaleziono śladów materiałów wybuchowych, ale jednocześnie potwierdzono informację, że detektory wykazały obecność takich cząstek. Żaden z prokuratorów nie był w stanie wyjaśnić tej sprzeczności, skąd się ona wzięła. Więc mamy po pierwsze jakby potwierdzenie publikacji Czarka Gmyza, który jako żywo nie pisał tekstu o tym, że był jakiś wybuch albo zamach albo coś takiego, tylko napisał o tym, że detektory wykryły. Zresztą później pisał to drugi raz już w Do Rzeczy, kiedy okazało się, że udało mu się zdobyć odczyty z tych detektorów i tam wyraźnie było widać. Analizował to wtedy z nim doktor Bokszczani, że nie tylko trotyl, ale też tam heksogen, oktagen i tak dalej. Jakieś inne. Więc jakby to są fakty, z którymi już w tej chwili nikt nie polemizuje. Tak, to jak najbardziej miało miejsce. Ale jednocześnie taka przedziwna narracja została uruchomiona przez prokuraturę wojskową jeszcze przed tą konferencją, że badania nie potwierdzają wybuchu. Tak? Nie potwierdzają wybuchu, czyli jakby już zwekslowano dyskusję z tego, czy detektory pokazały jakieś trotyle, czy nie, na to, czy był wybuch, czy nie. Czarek nie pytał w swoim tekście, ani inni badający tą sprawę dziennikarze, o to, czy detektory potwierdziły wybuch, tylko czy detektory pokazały związki trotylu i tamte inne. Tak, pokazały, to wiemy już na pewno. Jednocześnie ta sama Naczelna Prokuratura Wojskowa, wekslując to wszystko w stronę wybuchu, sama się trochę zapędziła w kozi róg, bo za chwilę dopytywana przez dziennikarzy, czy w takim razie po przebadaniu tych 250, zdaje się, 8 próbek. Oni są w tej chwili w stanie wykluczyć teorię wybuchową, no to przyduszeni do ścian powiedzieli, że nie są w stanie w tej chwili wykluczyć. To jest oczywiste, że nie są w stanie wykluczyć, bo czego jeszcze nie zrobiono? Nie przeprowadzono badania próbek z ekshumacji, nie przeprowadzono pod tym kątem badania rzeczy należących do ofiar katastrofy, które znajdują się będą w rodzin. Badali, prawda? Nie zrobiono też całej tej analizy, którą należało zrobić ze szczątkami samolotu, tej tak zwanej odkształceniowej, tak, żeby zobaczyć, czy coś pod wpływem wybuchu gdzieś się nie stało, jak to zostało rozrzucone i tak dalej. Co zresztą też będzie cholernie trudne. Odkształcenie widzieliśmy, jak powstają. Bo nie wiemy, gdzie oryginalnie leżały szczątki samolotu. Wiemy, że Rosjanie je przenosili, przestawiali, zamiatali, prawda, i tak dalej. Słuchajcie, w tym tygodniu, pomijając to, co się wydarzyło już, jeszcze się wydarzy trochę, bo będą te dwa kongresy PiS-u i Platformy Obywatelskiej. Spodziewacie się czegoś po tych kongresach? Coś tu się zmieni? Dzieci się pewnie spodziewają, że się wakacje rozpoczęły. Natomiast jestem przekonany, że ta zbieżność dat nie jest przypadkowa i właśnie o to chodziło. Będzie wyścig na przecieki, będzie wyścig na to, żeby z jakąś rewelacją wyjść do mediów. Jestem również przekonany, że o dziwo
to główne media głównego nurtu będą obserwowały bardzo szczególnie, wnikliwie Kongres Prawa i Sprawiedliwości, a dziennikarze prawej strony, czy niezależne media, będą patrzały, co się dzieje w Platformie, czy nastąpi zwarcie kolejnych buldogów, już nie pod dywanem, a na forum odkrytym. No Gowin na tym młodzieży powiedział, że... O przypadkowości nie może być mowy, bo przecież Prawo i Sprawiedliwość dawno temu ogłosiło, gdzie i kiedy ten kongres będzie, a Platforma dopiero potem wpadła na pomysł, żeby spróbować ten przekaz PiS-u wtedy medialny zakłócić, przykryć i zorganizować swoją imprezę niedaleko i w tym samym czasie. To jest tak, że dwie rzeczy trzeba niestety w świecie mediokracji i narracji medialnych oddzielić. To, co się naprawdę wydarzy i to, co jak może być pokazane. Bo to, co się wydarzy naprawdę, tak naprawdę bardzo istotne nie jest. Bo wiemy o tym, że Jarosław Kaczyński zostanie znów wybrany prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy, że zostanie ogłoszony program. Wiemy, że będą panele. Znaczy, będzie to impreza bardzo podobna do tych, które żeśmy kiedyś obserwowali w Krakowie, w Poznaniu. Te programowe kongresy PiS-u. Co się wydarzy na kongresie Platformy? Przecież też mniej więcej wiemy. Wiemy, że Tusk ogłosi, że startuje o przewodniczącego. Wiemy, że zgłosi mu się jeden albo dwóch kontrkandydatów, czyli Schetyna z Gowinem, albo sam Gowin, albo sam Schetyna. Zobaczymy. Natomiast też ten z kolei proces wyborów w Platformie, ten w bezpośrednim głosowaniu będzie trwał, zdaje się, do końca, aż do połowy sierpnia. Więc też tu się jeszcze nic nie rozstrzygnie. To są imprezy, które mają pomóc zwierać szeregi, robić dobre wrażenie i na zwolennikach, i na niezdecydowanych i tak dalej, i tak dalej. I pod tym względem to one są tak naprawdę nieważne. Natomiast bardzo ważne jest to, czy przy tej okazji ktoś czegoś komuś nie będzie chciał przyszyć. Bo po tych ostatnich wyczynach, po tych zapowiedziach Bartłomieja Sienkiewicza i mediów około gazetowo-wyborczych, które tropią wszędzie uparcie faszystów i zdaje się, że będą tych faszystów tropiły tak długo, aż ich wreszcie wytropią w dużej liczbie. No, jakby tu powiedzieć, gdyby tak kamery TVN-u zarejestrowały jakąś spontanicznie szwendającą się ulicami miasta, w którym jest konwencja PiS-u, grupkę osobników, którzy wznoszą jakieś dziwne okrzyki i potem ich przedstawiła jako fanów PiS-u, którzy właśnie z oddali przybyli, żeby oddać hołd swojemu światłemu przywódcy, albo chronić przed zakusami zagrożeniem żydowskim albo cygańskim, tak, prezesa, no to temacik na całe wakacje mamy, jak to narasta zagrożenie. Także warto się w tym kierunku rozglądać. No będą mieli czym operować. Będą mieli z czego robić te wiadomości. Jarku, ale ja wróciłem do tej szkoły, wiesz, wróciłem do tej szkoły, dlatego że dzisiaj zelektryzowała mnie, jadąc gdzieś w radiu, słyszałem wiadomość, że 4 miliony uczniów dzisiaj rozpoczyna wakacje. I sobie policzyłem, że jeśli dzieci w szkole pozostają od 6 czy od 7 roku do 19-20, to jest spory szmat czasu, to jest 12-13 lat. Skróciłbyś to, rozumiem? Nie, skróciłbym to, tylko sobie policzyłem. Rostowski by nie, to skrócił. Nie. Policzyłem sobie populacyjnie w oto grupa Polaków zawierająca się w tym takim przedziale 13 lat, 13 kolejnych roczników Polski, to jest 4 miliony. Mamy 38 milionów obywateli w kraju. Jak to jest niewiele? Jak bardzo niewielki ułamek stanowi dzisiaj te 13 roczników młodzieży polskiej wobec pozostałych roczników Polaków. Wielu młodych Polaków się rodzi cały czas, ale się rodzi w Irlandii, Anglii, gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, Belgii, Niemczech i tak dalej, i tak dalej. I to będzie rosło, bo jeżeli w tej chwili kolejne badania pokazują, że ci Polacy coraz częściej już przestali myśleć o tym, że wrócą kiedykolwiek do kraju, to znaczy, że ich drugie, trzecie dziecko, bo oni tam się czują dobrze, zakładają tam rodziny, mają właściwą opiekę medyczną, zasiłki, to będą te dzieci rodzić tam. I te dzieci będą pomagały poprawić bilans demograficzny Irlandii i Wielkiej Brytanii. Natomiast u nas sytuacja będzie się pogarszała. Ona cały czas się pogarsza. Wracałem kilka dni temu z Kopenhagi samolotem z sympatycznym słuchaczem Radia Wnet, widzem Telewizji Republika, czytelnikiem niezależnych mediów, lekarzem, nieco ponad 30. Pytam się, wraca pan ze Skandynawii z wycieczki prywatnej, czy był pan może urodziny? On mówi, nie. Moja żona też jest lekarzem i ja właśnie byłem na pierwszej rozmowie w takim niedużym szwedzkim mieście i ponieważ doszliśmy do wniosku, że zrobienie specjalizacji w Polsce to jest droga przez mękę, to wyjeżdżamy tam. Tam nie mają jeszcze dzieci, ale mówią, pojedziemy tam, będziemy mieli dzieci. Nie? Co robią młodzi Polacy w Irlandii? Tacy, którzy, nie wiem,
myślą o założeniu rodziny, albo już te rodziny zakładają i są na dorobku, okazuje się, że kryzys ekonomiczny i ta wahnięcia na rynku nieruchomości sprawił, że można dzisiaj pod Dublinem kupić bardzo tanio dom. I oni to robią, idą do banku, biorą kredyty i kupują za naprawdę za połowę czy za 1/3 ceny z 2008 roku, kupują piękne domy, które są tańsze niż w okolicach Warszawy. Tak, to jest dodatkowa rzecz, bo pakują się w jakiś wieloletni okres spłat. Dodatkowa rzecz, która będzie ich tam wiązała, która będzie sprawiała, że decyzja o powrocie będzie jeszcze trudniejsza. O ile w ogóle jest już w ogóle na pod uwagę. No, recepta rządu jest jedna, jeszcze głębiej złupić tych nielicznych, którzy zostali, jeszcze pracują, jeszcze płacą podatki, jeszcze liczą na jakieś emerytury w przyszłości. Przepraszam najmocniej, ja nie chcę w żadnym sensie naruszać twojej prywatności, ale o ten proces chciałem zapytać, bo to też jest sprawa z tego tygodnia, twój proces. Tak. Czy ty jesteś w stanie jakkolwiek racjonalnie wytłumaczyć mi rzecz następującą? Jak ty możesz być oskarżany o to, że w programie telewizyjnym użyłeś fragmentu z filmu Roberta Kaczmarka, Grzegorza Brauna, Towarzysz generał idzie na wojnę, z informacją dotyczącą Bronisława Geremka, skoro ta informacja była używana już wielokrotnie wcześniej, tak, w różnych mediach, w różnych sytuacjach. Tak. I tam się nic nie działo, a jak Jan Pospieszalski pokazał to w swoim programie telewizyjnym, to nagle jesteś przed sądem. Dlaczego? Strona skarżąca uznaje, że dopóki to dzieje się w mediach prywatnych albo w jakichś tam niszowych periodykach naukowych, nie ma problemu. Natomiast nadawca publiczny zobowiązany jest za przestrzeganie pewnych wyższych standardów i w momencie, kiedy przedstawiłem taki dokument, czy zacytowałem fragment filmu, gdzie ten dokument jest przedstawiony, zrobiłem to nierzetelnie, bo wyraziłem swój stosunek do tego dokumentu, mówiąc, że to jest materiał wstrząsający, czy poruszający, czy szokujący. Pamiętajmy jeszcze, że to jest film, który był wyprodukowany również za pieniądze Telewizji Polskiej, więc niejako autocytowałeś Telewizję Polską, zauważmy. Film również o tyle znaczący, że jest w obiegu komercyjnym. Znaczy, że nie jest czymś zakazanym, tak? Jest dostępny. Nie jest dobrem rzadkim z konferencji jest, naukowych. Tak, każdy może go sobie obejrzeć. No ale nieważne, proces jest ciekawy, dlatego że udało nam się, że strona skarżąca jako świadków przywołała byłego ambasadora, sekretarza Cioska, Stanisława Cioska, członka biura politycznego PZPR-u z czasów wprowadzenia stanu wojennego. I zeznaje również pani prezes fundacji, która nosi to zaszczytne miano profesora Geremka. I oni zeznają. Ich zeznania, możliwość zadawania im pytań, bardzo kształcące doświadczenie, ale ze względów procesowych, na razie nie będę mówił, sprawa jest niezwykle interesująca, bo to, co udało się bezsprzecznie ustalić już tam przed sądem, to jest to, że fundacja, która została powołana do tego, żeby... Fundacja imienia Bronisława Geremka. I fundacja imienia Bronisława Geremka, która ma możnych mecenasów. Przypomnę, w skład fundacji wchodzi spora grupa osób zawodowo związanych z Gazetą Wyborczą, a także prezesi trzech dużych spółek Telekomunikacji Polskiej, Orlenu i chyba KGHM-u, ja to sprawdzę. Krótko mówiąc, ta fundacja działająca od 4 lat, której zadaniem jest krzewienie dzieła i myśli, znajomości dorobku naukowego profesora Geremka, współpracy międzynarodowej i tak dalej, nie zadbał i nie zamierza zadbać o to, aby powstała biografia naukowa profesora Geremka. Dlaczego? Proszę, dlaczego? Prezes fundacji pani Kurska motywuje to tym, że fundacja mogłaby wpłynąć na kształt tej biografii, a biografia powinna być bardzo rzetelna. No, zakładanie to, że fundacja inicjując to pracę naukową, będzie nierzetelna. No to będzie nie, to znaczy założenie takie, że inicjując pracę naukową będzie nierzetelna. Nie wiem, skąd się bierze to podejrzenie, ta autocenzura, to autooskarżenie, tak? No bo skoro w tej fundacji zasiadają prominentne osoby, które od lat zawodowo były związane z redakcją Gazety Wyborczej, no to oni wiedzą, co to znaczy rzetelne dziennikarstwo, bo przecież o to mnie oskarżają. To jest coś niebywałego. No.
można upowszechniać dzieło, ale jednocześnie zgadzać się, że nie będzie biografii. Tego się nie da wytłumaczyć ludzkim językiem żadnemu obcokrajowcowi, bo on nic z tego nie zrozumie. To jest nierealne. No, natomiast również bardzo ciekawe są zeznania Stanisława Ciosia. Być może kiedyś wypadałoby sięgnąć do nich głębiej i przeanalizować je. To były obszerne, pewnie około 2 godzin czy 1,5 godziny trwały te zeznania. Niezwykle ciekawe. To jeszcze przed nami poznanie ich. Bardzo uprzejmie dziękuję za spotkanie, dziękuję panom. Jan Pośpieszalski, Piotr Gociek, Jacek Sobala, dziękujemy państwu. A my życzymy dzieciom pięknych wakacji, chociaż zaczynają się... Powiedzieć, że... No nie, bo tak się zaczynają taką ponurą pogodą, ale jutro jest świętego Piotra i Pawła i wszystkim Pawłom, Pawłowi Piekarczykowi, Pawłowi Nawackiemu, komu jeszcze? Pawłowi Golcowi z zespołu Golec Orkiestra. A u nas w redakcji tygodnika też są sami Piotrowie. Teraz chciałem przejść do Piotru. Nie, chciałem przejść do Piotru, bo PA w alfabecie jest pierwsza, a później jest PIO. Piotrowi Gocikowi. Z okazji jutrzejszych imienin Piotrowi Zychowiczowi. Piotrowi Gabrielowi. Piotrowi Semce. I komu jeszcze żywki? Wielu innym Piotrom. Piotrowi Gusztynowi, wielu innym Piotrom. Piotr Gusztyn. Wszystkiego dobrego życzę.